spędziłam dzieciństwo na wsi Sandomierskiej, gdzie nie było szkoły muzycznej. I mimo, że zdradzałam predyspozycję, żeby właśnie, że jakaś muzykalność, zresztą w genach, mój tata uczył muzyki, to nie, było to niemożliwe, żeby wybierając kierunek studiów, wybrać kierunek muzyczny, bo nie miałam podstawowego wykształcenia muzycznego. Ale od czasu, kiedy zaczęłam zarabiać pieniądze śpiewaniem, zaczęłam się uczyć śpiewu i czułam się kilkanaście lat, aż do, no już wiele lat temu, nieodżałowana moja pani profesor Olga Łada odeszła, a ja jej ćwiczeniami się wspomagam. Ale teraz właściwie tak to jest, że już się chyba nie wspomagam, to były świetne ćwiczenia. Często śpiewanie, to jest to ćwiczenie właściwe. Tak to jest, że ktoś, znakomite głosy, które nie mają z tym do czynienia, przerwę w śpiewaniu i potem jest trudno wrócić. A ja dzięki Bogu od wielu, wielu, wielu już lat, mimo że skończyłam te studia, które dawały mi inny zawód, to żyję śpiewaniem i ze śpiewania. Ja występowałam z różnymi orkiestrami, bo mam to szczęście jako piosenkarka, że współpracuję z Włodkiem Korczem, który wszystko umie i w związku z tym, jak trzeba, to aranżuję na orkiestrę symfoniczną, jak trzeba, to na kwartet smyczkowy. I z orkiestrami dętymi już się oczywiście stykałam, ale powtórzę tu chyba opinię Włodka Korcza, bo jak wchodziliśmy na próbę, nawet przed wejściem do budynku, usłyszeliśmy grającą orkiestrę i to były niezwykle szlachetne dźwięki, co jak na orkiestrę amatorską, to chyba to jest, myślę, że wręcz rzadkość. Dla piosenkarki śpiewanie z orkiestrą to teraz jest święto. Kiedyś było wiele orkiestr, orkiestra Zbyszka Górnego, Maliszewskiego, Staszka Fiałkowskiego, no parę orkiestr rozrywkowych na świetnym poziomie i dosyć często my, piosenkarze, mieliśmy okazję śpiewać z tymi orkiestrami. Teraz czasy są takie, że tych orkiestr etatowych nie ma. One oczywiście są orkiestry w filharmoniach i wiesz, to szczęście mam co jakiś czas śpiewać w stowarzyszeniu orkiestry, ale to potęga brzmienia jest cudowna. Co prawda jeszcze raz powtórzę, że mam ten komfort, jak nie ma orkiestry, to siedzi za mną Włodzimierz Korcz, który po prostu robi wszystko, żeby to zabrzmiało jak orkiestra. Mało mi się kojarzy z tym, że jak jeszcze inaczej się jeździło do Poznania, to takim właśnie kołem się omijało właśnie chyba miasto samo i generalnie mi chyba się z tym kojarzy koło, ale w kole jest również produkcja jakichś sanitariatów, prawda? Oczywiście, to mi się też kojarzy koło z tym, ale od dzisiaj będzie mi się kojarzyło wyłącznie ze znakomitą orkiestrą dętą kolską. To, co się staje przebojem, to jest byle jakikolwiek utwór, odpowiednią ilość razy powtórzony w radio czy telewizji. Dlaczego moje piosenki były przebojami? Nie mam pojęcia, ale po prostu to było tak, że ja coś napisałem, coś nagrałem i dwa miesiące czy pół roku później ktoś mówi, słuchaj, masz piosenkę jakoś na liście przebojów. Ja nic nie wiem, ja w ogóle się nie interesowałem, ja nie zrobiłem jednego gestu w tym kierunku, żeby jakikolwiek swój utwór wylansować. One się lansowały dlatego, że komuś się podobały i ktoś to puszcza. W tej chwili polega to na czymś innym. Po to, żeby odpowiednią ilość razy utwór zaistniał na antenie, to musi być po prostu opłacone. Ja się tym nie interesuję, nie opłacam, ale też nie narzekam. To było strasznie proste, bo to jest dyrygent, to jest fachowcem, ja przyjechałem, wszystko było przygotowane, usłyszałem coś, co mnie zdumiało, powiedziałem, że to jest fantastyczne i to jest bardzo prosta praca. Wszystko zależy, tak prawdę mówiąc, od dyrygenta. Jeżeli dyrygent jest fachowcem, jeżeli umie zorganizować sobie ludzi, jeżeli zadba o odpowiednie aranżacje, jeżeli umie namówić ludzi do współdziałania, to potem nagle okazuje się, że to wszystko jest oczywiste, proste i piękne. Ja słysząc to, jeszcze nie będąc w sali, wychodzę z samochodu, ja byłem przekonany, że gdzieś ktoś puszcza jakieś nagranie zawodowej świetnej orkiestry przez radio, tylko tak słucham, teraz, a to chyba jest przez ścianę tutaj. Ja byłem naprawdę zaskoczony i to, że jakie tutaj, strasznie się podlizywałem po wejściu do tej orkiestry, ale to nie dlatego, że ja mam to we krwi, bo ja zdecydowanie nie jestem człowiekiem, który bardzo realnie ocenia to, co słyszy. Natomiast to, co usłyszałem tutaj, było tak piękne, że po prostu zachwyciłem się i tyle.